Jako fan twórczości Tolkiena nie mogłem przejść obok tego tematu obojętnie. Dziś powiem wam, czemu film Hobbit jest tak bardzo słaby. Biały ork? W książkach nie było o nim mowy, a wprowadzono go do filmu. I to tak chamsko, że cała fabuła uległa zmianie. Legolas to chyba mała pomyłka fabularna. Bohater pierwszy raz pojawia się we Władcy Pierścieni i jest pewne, że nigdy wcześniej nie spotkał Hobbita. Bitwa pięciu armii? No ja rozumiem, że to istotne, ale książka ma 19 rozdziałów. O bitwie opowiada jeden. Jak to się stało, że 18 rozdziałów zostało opowiedziane w dwóch filmach, a na ten jeden poświęcono całą ostatnią część? Proste, nowoczesne kino to przesilona tandetą akcja. W temacie walk. Tak, Legolas kontra reszta świata to idealne rozwiązanie. Gandalf niszczy tysiące orków jednym ruchem różdżki, a 10 minut później rzuca w nich szyszkami. Mana mu się skończyła? Galadriela przybierająca postać tego czegoś. To we Władcy Pierścieni naprawdę wyglądało super, ale jaki sens miało w Hobbicie? Może ktoś mi to wyjaśni? No i ten cały wątek romantyczny. Krasnolud, elfka i Legolas. No i po co ten cały Alfred? A tak swoją drogą. Nie można było zrobić jednego filmu wiernego genialnej książce, a nie trzech będących kompletną fantazją twórców? Tytuł to jedyna rzecz wspólna z twórczością Tolkiena. Mój ulubiony moment. Ten dzieciak, ta kusza i strzał. To nie powinno przypadkiem wyglądać tak? Długi, komercyjny i mało poważny film. To najczęstsze uwagi dotyczące Hobbita. Wielka produkcja została podzielona na trzy części, choć książka liczy 300 stron. Dla porównania, trylogia Władcy Pierścieni liczyła 3 części, choć książki łącznie osiągają 1000 stron. Czyżby ktoś tutaj liczył na wielokrotny sukces komercyjny? A co wy myślicie o tej produkcji? Dajcie znać w komentarzach, a jeśli film wam się podobał, subskrybujcie kanał i zostawcie łapkę w górę.